Nasza wojna nie toczy się o naszą wiarę. Walczymy, aby usunąć wszelakie wrogie mocarstwa z naszych ziem. Jesteśmy Al-Qatala. Jesteśmy zabójcami. Walczymy bez żalu. Toczymy wojnę bez litości. To jedyna droga, by żyć i umrzeć śmiercią godną żołnierza. Echo 3-1 do dowódcy Charlie 2. To dowodzenie. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem, 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno nazwę. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3-1, słyszycie? Tak, Laswell. Nadawaj. Generał Barkow wysłał dostawę chloru do swojej bazy. Ale jego najemnicy przygotowują się na przesłanie jej konwojem do Urzgistanu. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. Wprowadzamy ograniczenie dostępu do informacji. Co to do cholery ma znaczyć? Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku. To moi Marines. Potrzebujemy sił szybkiego reagowania. Odradzałabym. Ale to nie jest pani decyzja. Pułkowniku, Laswell. Generale, moi ludzie... Norris, daj nam chwilę. Tak jest. Mamy mały problem. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest Bóg wie gdzie. To wszystko jest twoją winą, Laswell. Napraw to. Generale, wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. John? Laswell. Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie, w Paryżu, Nowym Jorku. Londynie. Masz czas na odprawę? Właśnie się odbyła. Ocaliłeś dziś wiele osób, sierżancie. To w ogóle nie powinno się wydarzyć, sir. Wysłali nas na pół gwizdka, żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Tak, pierdolne kłamstwo stulecia. Dlaczego mamy związane ręce? Przestańmy się wreszcie cackać i walczmy. Sir. Mówcie dalej. Nie mamy szans przy takich zasadach prowadzenia walki, kapitanie. Niech mówią nam gdzie, mówią kiedy, ale nie jak. Moi ludzie śledzili tę komórkę od tygodni. Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, sir. Okej, Garrick. Idziesz za mną. Al-Qatala przyznała się do zamachu. Z rozkazu samego Wilka z Urzgistanu. Na miejscu jest Alex, szuka zaginionych chemikaliów. Potrzebujemy wsparcia sił wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Znasz ich dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko, albo go zabiją. Masz wiadomość od kapitana Price'a? Komendant Karim, mów mi, Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne.
Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Alcatala. Rosjanie nie rozróżniają między Alcatalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Alcatalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... Zanim co? Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradźcie. Kto to? Alex to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś CIA? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Urzykistanie, Alex. No to za mną. Jesteś teraz u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy Barkowa. Trzeba mieć tych skurwieli na oku. Przyjaciele blisko. Wrogowie jeszcze bliżej. Jesteś teraz u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy. Jesteś teraz u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy Barkowa. Trzeba mieć tych skurwieli na oku. Przyjaciele blisko. Wrogowie jeszcze bliżej. Jesteś teraz u mnie, Alex. Alex i wojska komendant Karim zniszczyły wysuniętą bazę generała Barkowa. Tymczasowo ograniczając możliwości lotnicze Rosjan w Urzykistanie. Musimy się pospieszyć. Sierżancie Garik, dzięki zdobytym przez pana danym znaleźliśmy komórkę Alcatali, odpowiedzialną za atak na Piccadilly w domu w północnym Londynie. Trzy drużyny SAS wejdą do środka i postarają się czegoś dowiedzieć. Jeśli to Wilk przetrzymuje kradziony rosyjski gaz w Urzykistanie, musimy go znaleźć. Uwaga! Na miejscu mogą być cywile, więc ostrożnie z ostrzałem. Strych domu Alcatali okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy Wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w Urzykistanie, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Alcatali. Farah i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do obiektu. Echo 3-1 zatrzyma Wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Pani komendant, Alcatala otworzyła ogień w szpitalu. Chwilowo panuje cisza. Zrozumiano. Informuj nas na bieżąco. Moi żołnierze potwierdzają, że szpital jest oblężony. Alcatala wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Kogoś chronią. Lub coś. Im więcej się dowiemy. Czysto, siostro. Hadir to mój najlepszy snajper. Możesz na nim polegać. I na moich żołnierzach. Marines chcą dorwać wroga. Oni będą dowodzić atakiem. Powiedziałam, że ci pomożemy. I dotrzymujesz słowa. Nie robię tego, żeby dotrzymać słowa. Ci, którzy najechali ten kraj, nie dbają o ludzkie życie. Gaz zabija wszystko. Nawet żywność w naszych ogrodach. Ten, kto używa takiej taktyki, jest wrogiem. Bez wyjątków? Bez.
Erkataras hańbiła honor mego ludu. Płacimy wysoką cenę za ich zbrodnie. Wilka musi spotkać kara. Zabiorę cię do ambasady, żeby przekazać go Price'owi. A ty? Gdzie pójdziesz, kiedy będzie po wszystkim? Tam, gdzie mnie wyślą. Nie masz wyboru. Nie do końca. Odpocznij. Jutro wielki dzień. A ty i twoi żołnierze? Będziemy tu do wschodu. Zajmę niekryty róg. Cześć, echo czeka na was na drugim piętrze. Uważajcie, wejście główne jest czyste, ale okno szybko się zamyka. Przyjąłem. Lądujemy za 3 minuty. 2-6 bez odbioru. 3 minuty. Za 3 minuty moi ludzie będą już w środku. Zabiją was wszystkich. Chciałem wziąć cię żywcem, ale mogę jeszcze zmienić zdanie. Macie nie tego człowieka. Kłamiesz. Gadaj, co zrobiłeś. To nie my ukradliśmy gaz. A kto? Ktoś bardzo niebezpieczny. Gdzie jest gaz? Sam chciałbym wiedzieć. Rzeźnik jest na zewnątrz. Jeśli będą musieli, spalą to miasto. Ratuj się, córko. Dołącz do nas. Nie odzywaj się do niej. Ej! Nie zapędzaj się. Nie jestem twoją córką, starcze. Ja przewodzę żołnierzom, ty szkolisz zabójców. Wszyscy tu jesteśmy zabójcami. Prawda? Przebiją się. Musimy się zbierać, już! 3-1 do 2-6. Padły strzały. Przenosimy więźnie. Będziemy was informować. Wilk. Wilk jest z rzeźnikiem. Ukryją się wśród terrorystów w mieście. Bravo będzie przeszukiwać dom po domu. Moi ludzie wam pomogą. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą Tariq al-Mut. Zwą ją autostradą śmierci. Rosjanie zbombardowali ją podczas inwazji, zabijając uciekających ludzi. Na rozdrożu znajduje się wioska. Wysłałam Hadira i jego ludzi, by przygotowali tam zasadzkę. Aleks i ja dołączymy do nich i zajmiemy pozycje strzeleckie nad drogą. Będziemy czekać na Wilka. Wilk. Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad. A teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze Al-Katali. Poszedł z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, Farah. Twój brat... jest terrorystą. To amerykański agent, współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam. Chciałem temu zapobiec. Dlaczego nic nie mówiłaś? Myśleliśmy, że to Al-Katala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Już nie. Barkow wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzmy. To zły pomysł, Farah. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego. Ale nie tutaj. Farah idzie z nami. To nie prośba. Okej. Macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Okej, odprawa. Nasze materiały potwierdzają, że Hadir miał pozostały kradziony gaz, kiedy skontaktował się z najbrutalniejszym porucznikiem Al-Katali, rzeźnikiem. Śledziliśmy ich pojazdy do osiedla domów w górach Akrus, uznawanego za fortecę Wilka. Aleks i Farah zostaną w odwodzie, by potem posprzątać.
a Bravo 6 poprowadzi oddział szturmowy, znajdzie i zabezpieczy chemikalia, odbije Hadira i zabije Wilka. Cieszę się, że ty to zrobiłeś. Szkoda, że nie możemy go zabić drugi raz. Dzięki, stary. Gratuluję, dobra robota. Chętnie usłyszelibyśmy brzęk kieliszków do szampana, ale to musi poczekać. Hadir i jego nowi przyjaciele są w ruchu. Czyli gdzie? Wszystko po kolei. Nie wiemy, czy to jego przyjaciele. Generał by się z tym nie zgodził. Norris prosiła, żebyś... Powiedz im, Laswell. Albo ja to zrobię. Dowodzenie zmieniło status wojsk Fary. A możesz to powiedzieć bardziej po ludzku? Znaczy się, że trafili na listę. Jaką listę? Listę organizacji terrorystycznych. Rozkazałem moim Marines traktować wojska Fary jako wrogów. Co? To nasi sojusznicy. Już nie. Niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. Albo co? Albo sam na nich zawiśniesz. Kate, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. Nic więcej nie możemy zrobić. Możemy, i to sporo. Mam dość wysłuchiwania, kim są moi przyjaciele. Alex, nie. Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami Fary. To, co robisz, jest nielegalne. W sumie wszystko, co robimy, jest nielegalne. Tylko to, co ważne. Masz tu przyjaciół. Ty też. Dziękuję. Za wszystko. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Jak zawsze. Na północ, unikaj autostrady. Prawo 6 do Kobalt 4. Potwierdzam czas. 10 minut. Przyjąłem, bądź niedaleko. Szybko, nawet Barkow wróci po swoich zabitych. Idź, czekaj na nas. Tak. Wiesz, że każe ci za to zapłacić. To on zapłaci. Będziemy gotowi. Nasi ludzie oczyścili drogę na północ. Odpocznij tam, jest bezpiecznie. Dzięki. Rozpoczyna się rewolucja, siostro. Wojna się rozpoczyna, bracie. Wojna nie musi być brudna. Pamiętaj. Brawo 6, startujemy za 2 minuty. Dwadzieścia lat wojny domowej. No to witamy w domu. Hadir jest dobry. Drużynie czy porwane nie ma znaczenia. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy Alcatali. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się? Co? Nieoficjalnie nie, ale ta sprawa już przerosła Hadira. Mamy 2 opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę? Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta Zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół. A sierżant? Jest gotowy. Dostarczę was, potem jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie. Idź na północ, unikaj autostrady. Brawo. Hej. Punkt kontrolny. Czyj? A co za różnica?
Droga zablokowana. Jaki jest plan? Szok i przerażenie. Co jeśli się nie ruszą? Jak to co? Rozpęta się piekło. 3 sekundy. Mamy dość czasu. Och ty kurwa, kapitanie. Nikolaj nas uratował. A jak ruszą za nami? Nie zrobią tego. Szefie, co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Jeśli nie możesz grać czysto, musisz się ubrudzić, Kyle. Tak to działa. Gdzie postawimy granicę, sir? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. Koniec końców ktoś musi przerazić przeciwnika. Świat zostaje czysty, a my się brudzimy. To nasza misja. Jeśli masz wątpliwości, mogę to zrobić sam. Nie, sir. Nie mam żadnych. Dobrze. Dorwijmy Hadira, zanim zabije Barkowa. Kapitanie, proszę dać Farze plany. Powiedzieć jej prawdę. Będziesz mógł powiedzieć całemu światu. Świat nic mnie nie obchodzi. Zrobiłem to dla mojej siostry. Centrala do 06. Sojuszniczy helikopter zbliża się od południa. 180. Znak wywoławczy to obserwator 1. Zrozumiano. To Laswell. Co ona tu robi? Czuję krew. To dane wywiadowcze. Weź je. Tak jest. Kończymy sprawę. Przekazujemy go. Komu? Rosji. Wymiana więźniów. W jedną stronę. Rozkazy, szefie. Czekaj. Nie utrudniaj, kapitanie. Daj powód, żebym tego nie zrobił. To wojna zastępcza, John. Jesteśmy w niej tylko pionkami. Mów za siebie. Oddaj go. Tak jest. Hadir jest wasz, ale dane moje. Cokolwiek tutaj robisz, mogę pomóc. Jakby co, odezwę się. Dobrze wiem, jak to działa, kapitanie. Nie tym razem. Oddali Hadira w ręce Rosjan. Zabiją go. Jak mu się poszczęści? Wygląda na to, że znów uratował pan świat, kapitanie Price. Hadir znalazł laboratorium Barkowa na wschodzie Gruzji. Fabrykę gazu? Planował ją zniszczyć. Do reszty kurwa oszalał. Wszyscy chyba oszaleliśmy. Prawda, Alex? Potwierdzam, sir. Z twoją pomocą możemy dokończyć jego dzieło. Dobry z pana przyjaciel. Z pewnością jeszcze straszniejszy wróg, ale... Ja nie przekraczam granic, nie najeżdżam. Bronię moich ludzi tutaj, ich domu. Czasami najlepszą obroną. Mamy wszystko. Plany... Personel. Rozumiem. Bojówka niepowiązana z Zachodem nadaje się idealnie. Winą obarczą terrorystów. Co nie? Można panu ufać. Jeśli Barkow tam jest, jest mój. Ok.
tajna operacja ma na celu zniszczenie laboratorium Barkowa. Nikolaj jest w środku, dostarczy nam ładunki wybuchowe. Dwa oddziały zinfiltrują obiekt. Garik i ja umieścimy ładunki na rurociągu. Fara, Alex, odbierzecie od Nikolaja detonator i podłożycie bombę przy głównym piecu. Kiedy ładunki będą gotowe, oddalcie się na bezpieczną odległość i wystawcie to wszystko. Wsparcie powietrzne od Laswell utoruje nam drogę, reszta należy do nas. Oddziały odsłonięte na północ od mostu, prośba o ostrzał. Przyjęto, obserwator, 3 sekundy do uderzenia. Czysto! Co się stało? Detonator się spieprzył. Nie działa. Pójdę tam. I co zrobisz? Zapalę piec. Nie uciekniesz na czas. Wiem, co robię. Fara, posłuchaj mnie. Nie, to ty posłuchaj. Przez tę truciznę mój lud zaznał czegoś gorszego niż wojna. Nie przyszłam tu po to, żeby zawrócić. Nie o to cię proszę. Proszę, żebyś wydała mi rozkaz. Nie zrobię tego. Pani komendant, proszę. Nie jestem twoim dowódcą. A kto jest? Bo ktoś musi to rozpalić i ktoś musi zabić Barkowa. A ty się nie rozdwoisz. Całe życie wykonuję rozkazy, Fara. A w ten naprawdę wierzę. Wydaj go. Jesteś bojownikiem o wolność. A ty urodzonym przywódcą. Daj sygnał. Idź. Tak jest. Powodzenia. Herbata? Tak, trochę stąd daleko do porządnego piwa. Rosja wyparła się Barkowa. Nie mieli wielkiego wyboru, co nie? Nie żyje. Na razie pozbyłeś się problemu, John. Na razie. Jeśli nie zadziałamy dalej... Zadziałamy. Generał Shepard zdobył akta, o które prosiłeś. O co dokładnie chodzi? O grupę uderzeniową. Mamy niezamknięte wątki. A ja je domknę. Mogę finansować agentów, nie przestępców. W takim razie ciesz się herbatą. Zachajew chce zastąpić Barkowa. Prawie udało mu się go pozbyć w Prywecji z Macmillanem. To był ojciec. A to syn, Wiktor. Urocza rodzinka. Wielcy fani Hadira. To by wyjaśniało, jakim cudem jeszcze żyje. Dotrą do niego. Więc daj mi, czego potrzebuję. Kto idzie? Sierżant Garik. Kyle? Wołają na niego gaz. Nigdy nic nie powiedział. John McTavish, SAS. Snajper i saper. Zwą go Soap. Dlaczego? To ściśle tajna. Oto on. Simon Riley. Brakuje zdjęcia. Jak zawsze. A co do reszty? Tylko dla wtajemniczonych. Chyba, że się dogadamy. Jak chcesz się nazwać? 141.